Dla mnie to nie są koparki, tylko to są takie, wiesz, zastygłe zwierzęta na wąwozie, jakby dinozaury, a my za chwilę wejdziemy w ten zastygły. Zobacz, jak jesteśmy maleńki. Jesteśmy pod podwoziem tej wielkiej złowarki, tak? Koparki. A mianowicie koparka, bo tam z przodu jest ten zbierający ziemię okrągły szpikulec. Jakie to jest ogromne, przeogromne. Gąsienica niesamowita, to jest jeden z większych, można powiedzieć, chyba tutaj na tym placu sprzętów. I co, wozimy chyba, co? Czyli ona tylko, to jest taki taśmociąg jeżdżący z wałowarka. Taki walec. A tam w oddali koparka, w której jeszcze nie byliśmy, ale byliśmy pod jej podwoziem. Ale to jest, chyba z wałowarka jest większa, co? Co? Czyli ja lubię wielkie rzeczy, to wchodzimy, nie? Jak to zwykle, kurwa, misja specjalna. Od razu z marszu zdobywamy obiekty, bez żadnej wazeliny. Ale to jest ogromne. Już mi się odzywa lęk przestrzenny. To jest ogromne, zaraz widzisz ten taśmociąg? Słuchaj, to jest przeogromne. Gdzie idziemy całkowicie? O kur. O jo. Ja już się trochę, kurde, lekko mi się, wiesz, włączył lek przestrzenny. Czyli tym taśmociągiem tutaj te zwały wydobywanego wszystkiego są przesuwane. I to wszystko gdzieś tam musi sobie... Nie, to jest niesamowita maszyna. Ogromna, przeogromna. Robi wrażenie, naprawdę. Jestem zaledwie na małej wysokości, ale już mi się włączył mały lęk wysokości. Tak. Tak. Kurde, przeogromne to jest, wiesz? Rzeczywiście ta zwałowarka jest przeogromna. Tam jest ten z wysięgni, to... Ona była bezpośrednio podstrzewiona pod koparkę, nie? Ona stała za koparką, koparka jest dużo mniejsza. I tym całym taśmociągiem to było wszystko... wyrzucane na zewnątrz, nie? Widzimy taki smog po ten... Ale widać, że ten sprzęt już nie chodził parę lat, wiesz? A jesteś. Co, wchodzisz tam na dziób? Słuchaj, nieźle to wygląda od spodu, nie? Gąsienice są, kurde, przeogromne. Ciekawy jestem, jak taki kolos mógł jaką prędkością, kurde, wiesz, zasuwać, nie? Cały bęben. Jak szybko mu się przemieszczać, nie wiesz? Nie wiem, ale wolno. Zwałowarka na pewno wolnie, nie? To już w ogóle jest całkowicie odłączone od prądu, wiesz? Na tym mi nie zależy. Czy może jest, ale to jest już, wiesz. O kurde, to jest przeogromne, to jest, kurde, gigantyczne. To jest po prostu maszyneria, to jest jeżdżący, kurde, jeżdżący buldożer. Ja mam prawie 1,90 m, a to jeszcze, tego wysokości tego nie widać, więc to jest gdzieś jakieś 2,5 metra. Ale to mnie zadziwia. Są także drewniane elementy. Tu mamy ten początek tej zwałowarki. Niesamowite. Ogromne. Już niedługo będzie częścią historii. Prawdopodobnie ta kopalnia nigdy już nie użyje. A za jakiś czas te maszyny niestety będą tylko częścią nowej jakiejś budowy, bo zostaną prawdopodobnie przetopione. Byłem też na podobnej opuszczonej kopalni, więc niedługo
powiedzieć, ta maszyneria cała skończyła tam, gdzie skończyła. Obeszliśmy całą koparkę. Najlepsze są właściwie ujęcia z góry. Pomieszczenia są starodawne. Czy tą zwałowarkę, tam dalej jest oddali koparka, ale to urządzenie jest dużo większe. Z nich naprawdę przypominające dinozaura. Kurde, ogromne, przeogromne. Ale ciasno. Teraz sobie wyobrażam w czasie II wojny światowej, jak weszli pod kadłub czołgu i musieli podłożyć ładunki. Ale to jest kurwa niesamowite. Przed chwilą była, jechała. Może troszkę. Kurwa, to jest olej tej. No kurwa. Nie, coś tu poleciało. Mam jakieś paliwo chyba. Spod spodu tej kopareczki. Zwałowareczki. Jest kurde ogień w szopie. Co? No. Tam był właśnie ten spód tej ogromnej bestii. Jestem już troszkę wyżej, tutaj taki mechanizm obrotowy tutaj. Można było dokonać skrętu tą maszyną. Już prawdopodobnie ona już nigdy nie będzie wykonywała skrętów. Ale jest to przeogromne. To jest bardzo wielkie. Tak jak tytuł mojego dzisiejszego reportażu. Krocząc takimi alejami wśród dinozaurów, bo to te maszyny określają mianem dinozaurów, bo są już archaiczne, nie będą pracowały, tylko czekają na takie zupełne unicestwienie. O, i wyżej, tam jeszcze do góry cała maszyneria, więc to jest przeogromne. Niesamowite. Niesamowita maszyna. Idziemy na jedną, tym razem koparkę, taki szybki rekonesans, a tutaj taki długi wysięgnik. Do odbioru z koparki tych wszystkich ziemnych nasypów, które są usuwane. I tutaj jest kopareczka, jeszcze raz ostatnie ujęcie, czyli tutaj. Ta wielka łycha podawała ten cały urobek. Tutaj gdzieś taśmą ciągamy i szło to do zwałowarki. To tak się masy ziemne przesuwały, ogromne. A spróbujemy jeszcze może troszkę wejść do niej. Maszyna o wiele mniejsza. A jeszcze był drugi typ koparek. Ja jeszcze tego nie widziałem. Ale te koparki docelowo już de facto były do usuwania pokładów węgla. Jak te wszystkie maszyny przeorały dany areał, wydawając pokłady ziemi, to następna maszyna już docelowo wybierała węgiel. O, ogromna maszyna. Tak wygląda środek kopareczki. Tu jest cały mechanizm. Fajnie. Jedziemy!
się wyłączą, no. Udało się nawet uruchomić tego wielkiego potwora. Kto go uruchomił, to zostanie naszą słodką tajemnicą, nie? Ale chodziła i to jest zmierz tego. Wczoraj ostatni dzień w użyciu, a dzisiaj pomału znika ze sceny, z tego wielkiego placu i tak to zostanie wielką, historyczną, taką, jakby to powiedzieć, starym, no historią to się robi, nie? Czyli przestaje to istnieć. Tymczasem kończę ten mały reportaż, czyli przechadzka po pewnej dolinie, w której ruch jakiś czas temu zamarł i prawdopodobnie już tutaj nie wróci. Niestety nie wróci, a te właśnie obrazki tych właśnie wielkich dinozaurów tutaj maszynowych przestaną niedługo mieć tutaj miejsce, bo znikną, będą pocięte na żyletki, więc być może to są takie ostatnie chwile, gdzie możemy świetności zrobić tutaj sobie reportaż, a udało nam się nawet poprzemieszczać. Tymczasem do usłyszenia i zapraszam do subskrypcji mojego kanału, gdzie będą ostre jazdy.